Akcja z wyciąganiem aut. Co to znaczy z wyciąganiem aut? A 105 kg. To bardzo ładnie. Zależy od ilu zaczynałeś i ile lat ćwiczysz. Chyba, że od razu, no to bardzo ładnie. Na przykład bitki albo kotlety, a człowieków się nie bije. Do trzeciej ja chcę wyciąganie aut. Ale o co chodzi? Ty dobra, bo ja się. Ślisko śnieg pada, pełno aut w globach. Dziwi mnie, że ludzie w taką pogodę jeździ na letnich jeżdżą. Jak nie mają kasy, to jeżdżą na letnich. Wiesz. To jest wszystko bieda. Tak jakbyś się spytała. Czemu ludzie nie jeżdżą bezpiecznymi autami z najnowszymi tymi? Czy oni są samobójcy, że nie jeżdżą bezpiecznymi autami? Jeżdżą takimi, na jakie je stać. Wszystko, co nieludzkie, jest ludzkie. Ludzie są ludzcy, ale w ludzkich warunkach. Siemasz, kolesko, jak żyjesz? Bardzo dobrze, witam pana Sebastiana. Powiem ci, że w święta to raczej nie jadłem za dużo, ale ty po świętach to żem przytył. Ledwo z domu wyjadę, mam już kolizję. No tak. To jest, wiesz, znaczy, znoblałem masy te. No jest, wiesz, to zależy ty mnie. Jak mnie widziałeś po głodówce, to ważyłem 70 kilo, a teraz ważę 80 chyba 7. Więc wiesz, ale powiem ci, że proporcjonalnie ta masa mi przyszła. Tutaj wiesz, i biczki mam proporcjonalne do tej wagi, wiesz. A uda, jak mi się sam odchodzenia, mi to uda tu odchodzenia. A właśnie. Ile tam ja mam uda? Ile mam jeszcze sekund? Nie, już nie mam sekund. Nagadaj! Powiem ci, że gdybym nie pracował ciężko fizycznie, to już bym siedział na głodówce. Nie żeby stracić wagę, tylko żeby się wylecić. 4, 5, 6, 6. O masakra.